Krzysztof, twoje podsumowanie dzisiejszego wyścigu. Tak, no nie była to łatwa niedziela. To jest żadna nowość. Jednak jakby nie było, było całkiem okej, szczególnie na pośredniej mieszance. Chociaż na początku miałem spore problemy z użyciem opon. Później udało mi się to ustabilizować całkiem chyba nieźle. Jednak na największej mieszance brakowało rytmu, była dużo większa przyczepność. Udawało mi się utrzymać przez kilka okrążeń przed Raikkonenem, ale trochę miałem pecha, gdzie mnie dopadł Vettel. Musiałem mu zjechać i w momencie, kiedy w środku toru mu zjechałem, Kimi zbliżył się na tyle, że był jakby w strefie DRS. Dodatkowo dysponuje prawie 20 na godzinę i więcej na prostej, także dodać do tego DRS niestety nie udało się przed nim utrzymać. No i tyle. Jak to zamieszanie tuż po starcie wyglądało z twojej perspektywy? Bo tam był moment, że nawet trochę zyskałeś. Zyskałem, bo inni jakby wypadli. Chociaż tak naprawdę wyjechałem nie tak daleko za całą stawką. Nie wiem, co się tam wydarzyło, ponieważ ja wyjeżdżałem z boksów, także widziałem, że Red Bull Verstappen chyba miał przebite koło i tyle. Jak oceniasz swój pit stop? Był taki moment tuż przed, że kilka okrążeń z rzędu kręciłeś lepsze czasy niż George. No tak, ale co tu oceniać? Ponad 6 sekund, to tak, biorąc pod uwagę te czasy, które były w tym sezonie, trochę dużo. No zdarza się. Zdarza się nie tylko nam. Po raz kolejny nie ma co szukać sensacji. Dobra, jeszcze zapytam cię na koniec. Rozmawialiśmy z Günterem Steinerem tutaj i on powiedział, że nie wymienił cię w gronie kierowców, którzy aspirują do Haasa, ponieważ nie wie, co ty chciałbyś robić w przyszłości. I to jest dla niego najważniejsze i powiedział, że chętnie by się tego dowiedział. Jak skomentujesz tę wypowiedź? Tak, po raz kolejny mówię wam, żeby nie szukać sensacji. Tak, dobra. Dziękuję bardzo.